Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Będziemy robić submit. Zaczniemy od... może atak czasowy marki? Co to może być? Ktoś tutaj osiągnął 1,49. Podejrzewam, że to jest jakiś masakryczny czas. Ciekawe, czy one są jakoś moderowane. Na przykład jakiś cheater wbije sobie czas 0,001000. To ciekawe, czy jest on usuwany wtedy, nie? Nie wiem, czy cheaterzy chyba już się chyba znudziło w ogóle granie w The Crew, tak myślę. Ale ludzie dalej grają, nabijają czasy. O kurde, czym ja tu będę jechał? Moim Devilem? Devinem? Jak on się tam nazywał? Ha, miałem tu manual. Nie chcę tu jeździć na manualu w tej grze. Czy jeździć? A dobra, pojeździmy, zobaczymy jak mi pójdzie. Tylko tutaj... ach, nie wiem, chyba jednak nie będę jeździł na manualu. Bo... ej, wiecie co, nie, zmienię sobie na automat. To jest za ciężko. Z tymi biegami, nie wiadomo kiedy ten samochód na jakich obrotach jest. Bo te obroty tutaj w tych samochodach czy motocyklach to... w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Takie te dźwięki są jakieś dziwne, nie wiem, no. Nie podoba mi się to. Wolę na automacie jednak w The Crew. Dawaj, a nie, to Diavel był, Diavel się nazywał. Dobrze mi podpowiedzieliście. Motocykl niesamowicie wygląda w rzeczywistości, kurde. Ogromne bydle przede wszystkim. Aha, na kamerze z kasku. Może pojeździmy. Źle. No, tutaj jazda motocyklami na tej kamerze z kasku jest fajna. Chociaż najlepszą jazdę z kasku, jaką widziałem w grze do tej pory. Chociaż tam też za dużo nie jeżdżę motocyklami w grach motocyklowych. Nie? Tylko gram w takie arcade'ówki głównie. No to ogólnie najlepiej się jeździło chyba w tym. To jest Drive Unlimited, tam się dosłownie latało nad tą ziemią, to było spoko. Tutaj też jest ok. Na przykład tak porównuję czasami te różne gry arcade'owe, wyścigowe do GTA. No i w GTA jest zrobiony ten widok z pierwszej osoby. Ale motocyklami w GTA jeździ się okropnie. Ta kamera strasznie się tak trzęsie. To po prostu tam nie działa dobrze. Tutaj jest to fajniej zrobione w The Crew. Ale to jest gra wyścigowa, więc tutaj no to musi być zajebiście zrobione, tak? Ale jednak GTA to nie jest gra wyścigowa. Mamy tam samochody. I motocykle, i inne pojazdy. Wolę jednak na tej kamerze jeździć. Na tej kamerze więcej widać. O tak, widzicie, teraz mogę sobie ładnie wyhamować. Ktoś tutaj zrobił minuta 49 czasówkę. No to nie wiem. Jakiś... oh, fuck. Tak wyglądają kolizje w The Crew. Ale dobrze, no jakbyśmy mieli cały czas spadać z tego motocykla, też by była lipa. To jest też słabe, że te trafiki... czasami tak się... no to jest utrudnienie normalne niby w grze. W sumie normalnie w tym mieście to powinien być zajebisty ruch, nie? Powinien samochód za samochodem stać. Ale wkurza ten ruch uliczny, aż normalnie chce się obwiniać innych o ten ruch uliczny. O Jezu, co to za głupia gra, że ruch uliczny jest. A Lucek, to się nauczy jeździć trochę. Nie. Dobrze, na spokojnie. Trzeba... tylko spokój nas uratuje. Później chyba jeszcze ten czas można jakoś poprawić ewentualnie. Więc nie wiem, czy... trzeba osiągnąć jakiś super czas. Minuta 49 to mnie trochę przeraża. Nawet nie wiem ile ta trasa trwa. 12 checkpointów tylko mamy. Może tylko jaż. Zobaczymy. Tak czy inaczej podobają mi się te wyzwania. Gdzieś one są układane przez tych twórców. I cały czas coś w tej grze się dzieje. Ten submit jest takim wydarzeniem chyba co miesięcznym. W Forzie Horizon mamy Forzaton. W GTA na przykład są... wydarzenia dzienne, ale nie wiem, czy ktoś to tam robi, bo to nudne jest w sumie. Nie wydarzenia, tylko jakieś osiągnięcia dzienne, tam zadania, o, to się tak tam nazywa.
Zapomniałem, że tutaj mamy coś takiego jak hamulec tylny w motocyklach. Możemy sobie tak driftem wejść w zakręt. Shit. Aha, dobra, nie trzeba być dokładnie w punkcie. Nie wiedziałem. Czyli co, mamy połowę wyścigu. Ktoś już był znacznie dalej ode mnie w tym miejscu. Oczywiście to jest najlepszy czas. Ja tam fajnie jak będę w... Nie wiem. Nie wiem, ile tu graczy jest, jakie tu są miejsca. Fajnie by było, jakbym był gdzieś tak w połowie stawki. Nitra zero, nie wiem, co mi się to nitro tak wolno ładuje. To nie jest chyba, to jest wyczynowy diabel, a jeszcze mam chyba torowego. No i tak to jest szybkie moto, shit. Co? Nawet go nie dotknąłem. Ach. Mi się to pokazała taka animacja kolizji. Już metę widać gdzieś tam. Dwie minuty coś zaraz będzie. Dwie minuty 12 z czymś. Zobaczymy, które miejsce mam. Czy taki dobry jestem? Nie wiem. Zawody ukończone. Proszę mi pokazać wynik. Wow, spore ulepszenie. Kiedyś się takich ulepszeń tutaj nie wygrywało. 3000 baksów. Doświadczenie 5000. Teraz, gdzie tu się pokazuje mój tablica wyników znajomych? Tu jest ranking. Wiadomo, który jestem, czy nie? Aha, jest. Aha, czyli ja jestem 1000 któryś tam. No chyba dobrze, czy nie? Jedziemy na następne próby. Trzeba to wszystko zrobić. Może dostanę jakąś nagrodę, czy nie? Próba driftowa. To mi się od razu samo wybrało, czy jak? Graj. Aha, tu są punkty. 1100... Ani to są miejsca czy punkty? W końcu nie wiem. Próba driftu. Lecimy, no. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No i to jest właśnie fajne na tej próbie driftu. Teraz możemy co? Możemy przetestować się z innymi graczami. I tylko w tym jest właściwie fajne te crew. Że możemy porównać nasze wyniki z wynikami innych graczy. Ale czy możemy się ścigać tak naprawdę z innymi graczami, że to jest takie MMO? No właśnie. Fajnie jakby to rozwiązali lepiej w The Crew 2. Wezmę moją korwetkę. No i tu znowu trzeba zmienić skrzynię biegów na manualną, żeby jakoś się driftowało, bo ta skrzynia automatyczna jakoś psuje całkowicie ten drift. Dobra, w takim razie już pokazałaś się. Ja się pamiętam, jarałem tymi pokazówkami na starcie, że tak fajnie wyglądało. Jak gra startowała, jak miała swoją premierę, mówiłem, ale super. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sobie zrobimy. Tutaj można tak, ręczna i czułość sterowania dajmy na maksa. Wow. Tutaj widzę, że takie dłuższe drifty trzeba robić. No, trzymaj się tej drogi. Ach, kurczę, skończyło mi się combo. Niestety. Dziesięć, ładnie. Tak, nie próbujcie na automacie driftować w The Crew. Absolutnie. To tutaj nie działa tak. Ło, jakie combo długie. Zobaczcie, driftuje tak byle jak. No jak się driftuje w tym The Crew? To takie, tylko machanie dupą na lewo i prawo, a się wtedy najwięcej punktów zdobywa. Jest takie...
niesmaczny trochę. A jak próbujesz coś ładnie przeslajdować, to okazuje się, że twój drift jest nudny. Chyba, że rzeczywiście przy wyższych prędkościach jakoś dużo więcej tych punktów się nabija. Możemy spróbować jeszcze raz, ale... No te drifty nie są tu za bardzo też udane. Chyba najlepiej właśnie jazda monsterami mi pasuje tu w The Crew. Tak te pozostałe rzeczy w sumie bym chyba pominął, wiecie? Dobra, mamy próbę driftową. Który ja tu jestem? Czekajcie. 1704 i mam, nie wiem czy to jest srebro, czy to jest, co to jest? Czy w ogóle nic nie jest? Tu mam brąz. Próba Dragstera. Chyba ważne jest, co my, jaki tutaj medal zdobywamy, tak? W porównaniu do innych graczy. No to jest właśnie fajne, ale kurde, żeby osiągać dobre wyniki, to trzeba być koksem. Zwłaszcza, że są ludzie tutaj w The Crew, którzy rzeczywiście nigdy nie przestali w to grać i znają wszystkie możliwe sztuczki, bugi i wiedzą, jak to wykorzystać w tej grze, żeby być najlepszym, nie? To z takimi to ciężko wygrać. A to się nie ma czym przejmować. Ja nie wiem, jak ja mam tu trafić, ten idealny. Mam w dupie tą idealną zmianę. Nie wiem, na czym to polega tutaj. Po prostu zmieniam te biegi, nitro i koniec. Cała filozofia. Ciekawe, jakie ludzie tutaj wyniki właśnie robią. Może będzie jakiś ranking, czy coś takiego. Podejście zakończone. Nie ma tutaj żadnego rankingu. Mogłem zobaczyć właśnie czasy, poczekać aż mi się wczytają, ale dobra, już tam. A czekajcie, w sumie weźmy sobie kamerę z kokpitu. I tu będziemy wiedzieć, jakie mamy obroty. I tak zły start. Dziwne, muszę... Chyba wiem, na czym to polega już. Trzeba tak, gaz do końca cisnąć, puścić gaz przy zmianie biegu i znowu gaz do końca i puścić... To chyba tak to trzeba zrobić. Zobaczymy, jak tak wyjdzie, no nie wiem. Jest takie... Jeszcze gorszy czas miałem niż wtedy. Ale spróbujmy, spróbujmy takiej taktyki, zobaczymy. Grzejemy kapory. Co tu chodzi? Nie łapię tego, po prostu nie łapię. 18. Podejrzewam, że ktoś tutaj ma 9 albo 10 sekund na tym dragu. Zobaczmy, jakie tu ludzie mają wyniki. Może będzie trzeba powtórzyć, może sobie powtórzę i jakoś lepiej to przejadę, chociaż wątpię. No ale jakieś tam znaczne ulepszenie, no naprawdę, kiedyś takich się mocnych ulepszeń nie wygrywało tutaj. 10 sekund, tak jak myślałem. 10 sekund. Ja jestem 300 któryś tam. Dajcie spokój. No nic, spróbuję jeszcze raz. Ja mam 18 sekund. No kurde, to jest jakieś, jak oni to jeżdżą? Muszę sobie obejrzeć jakieś filmiki poradnikowe, jak to jeździć. Dobra, spoko. No. Albo niech dadzą mi Dragstera z napędem na 4 koła. Wtedy będę miał fantastyczną trakcję, a nie jak teraz, nie dziwne to trochę. Ach. Dragster z napędem na 4 koła. Dobrze, że nie na 6. A. Od razu te biegi, cyk, elegancko. Zobaczymy teraz, 12. No 14. Jaki miałem najlepszy wtedy, 16? No spróbujmy od razu te biegi.
tak szybko. Zobaczymy, trafić w to idealne przełożenie, czy to tam i tyle, kurde. To jest Dragster, on ma tam milion koni, to tutaj nie ma kompromisów, on i z siódemki jakby miał, to by ruszył. O kurde, ale poleciał teraz. Oh shit! Jak ja to pojechałem? 12 sekund, nieźle. Znacznie poprawiłem swój czas. Jak ja to zrobiłem? Kurde, to było dobre. Zmiana biegów źle. Jeszcze jedno podejście mam. Kurde, czekaj, ja to muszę jakoś ogarnąć. Chyba trzeba szybko te biegi zmienić, coś tak czuję. O shit! Nie, dobra, jeszcze raz! Powtórz! Trzeba te biegi tak... Chyba tak szybko zmienić i wtedy. Tylko to, w ogóle ten start mi jakoś super wyszedł. Nie wiem, jak to zrobiłem. No kurde! Ech! Jeszcze raz. Ale poleciał wtedy skubaniec. I czułem, że mogę to w 10 sekund zrobić. No gdzie mi tak? Ja pierdził, jeszcze raz. Na samym końcu mi tak podskoczyła ta kreska. No! Ja, no co jest? Leciutko tylko nacisnąłem tego triggera i od razu wyleciało poza skalę. To jakieś oszukaństwo jest. Jest, udało się. Poszedł! Chyba gorzej teraz poszło. Biegi od razu wszystkie wrzuciłem. Nie wiem, o co chodzi z tymi biegami, serio. Dobra, gorszy czas, ale niewiele gorszy. Tam 12 sekund, myślę, że poprawiłem trochę swój wynik. Cyk, i jeszcze ulepszyliśmy furę. Spoko, 3000, dobrze jest. Ale jak mi się udaje ten idealny start, ja tak sobie tapowałem tym triggerem. Który tu jestem? Brązowy mam, tak? A zaraz, tutaj chyba mi się pokaże, który tu mam medal. Nie mam żadnego, aha. Tutaj 208, dobra, nieważne. Spróbujmy Monster Carów Arena. Ktoś tu 86 tysięcy punktów nabił! Ile ja wtedy nabiłem? Ja się cieszyłem, jak niecałe 30 wbiłem. 86 tysięcy. Jezus, to jak on tu jeździł? 86 tysięcy? Ludzie, kochani. Ja niecałe 30 wbiłem i tu w ogóle był taki max, że to już więcej się nie da. A nie, to jest jakaś inna arena. Kurde, automat, szybko dawaj ten automat. Ech. Czas mi się nie nabija, jest okej. Okay. Może to jest jakaś inna arenka, ja jej w ogóle nie znam, to jest najgorsze też, bo tu trzeba znać te arenki, to nie jest takie hopsiu. O, tutaj jak w tym, jak w Forzie Horizon, na tym nowym dodatku Hot Wheels. No tak troszeczkę. Ops. Dobre lądowanie, razy tam coś. Tutaj chodźmy do środka zobaczyć, co się dzieje. Na razie sobie tak testowo to mam 5000 można zdobyć, dobra. Na razie sobie tak testowo przejedziemy, zobaczymy, o co tu chodzi. O, fajnie, nie zdobyłem. Jeszcze raz. Dawaj, bierz to 500. Jest. Jak dziwnie. Czekajcie, bo tu się jakoś na górę chyba wjeżdża. Czy nie? No nie, może nie. O, tu mamy 500 dwie.
zrobimy tak. Hop. I tutaj spadamy i bierz to. Co? Jak on się tak wybił? Tu robimy hopę. Na razie tak zapoznawczo. Muszę też ogarnąć, jak tam na górę wjechać, a dopiero później będziemy tam zdobywać punkty więcej. Tutaj wskoczymy na górę, jak się da. Jak te 5000 tam zdobyć? Chyba nie jest takie super ważne. 5000? O, tu jakiś flip. Co to dostałem? Spróbuję jakieś triki porobić. Zobaczymy, czy tu o to, to chodzi, żeby też te triki robić. Wow! 250? I tam jakiś mnożnik chyba dostałem? Jak to się tu liczy? Trzeba to ogarnąć, żeby wygrywać. Trzeba wszystko wiedzieć, wszystkie triki znać. O, tu jakaś pętla i na górze tej pętli 1000. Ale co to jest ten 1000? Oni muszą znać jakąś inną sztuczkę. Przecież nawet jak zdobędą te wszystkie punkty tutaj gdzieś są rozrzucone, to oni nie będą mieli 80 tysięcy. Tutaj trzeba robić jakieś triki. Tu chodzi o te triki, wiecie? Się dostaje jakieś mnożniki i inne gówna. W rzeczywistości to ten monster na bank by tu spadł. Ej, czekajcie, tu był wjazd chyba tam na górę. Pozostało 30 sekund. No serio, ja mam dopiero 15 tysięcy. Nie mam... Jezus. Tu nic nie zdobyłem. Tu znowu pętle. No nic, trzeba się zapoznać. Dobra, najpierw... Czekajcie. A tutaj mamy wjazd na górę. Tam mamy... Mamy to, co mnie interesuje najbardziej, czyli 5000. A może tu właśnie trzeba robić różne takie skoki. Takie coś na przykład, różne jakieś tam obroty. Nie, no to dajcie spokój, kurczę. Za słabo mi poszło. Coś, jakąś kartę dostałem. Redukcja masy. W Monster Trucku to się przyda. Ja pierdziu. A wiecie co, teraz spróbujmy, nie będę się skupiał na tych punktach. Spróbuję po prostu zdobywać jakieś tam, robić jakieś tam różne triki. Zobaczymy, czy dzięki temu więcej zarobię punktów. Jakieś tam skoki, przewroty, backflipy, inne tego typu rzeczy. Idealne lądowanie razy 3. I za to dostałem dużo punktów. Aha, patrzcie, 200. Za drifting się dostaje coś? Chyba nie, nie wiem. Co? No jak taki monster truck o takie coś się rozwalił? Lel. Złe lądowanie, przewrót, 1500. No rzeczywiście, oni muszą na tych trikach zarabiać, ci najlepsi. Przedriftu, idealne lądowanie, razy 1,5. Już mam 2000, patrzcie, nic nie zdobywam. Rzeczywiście, tu chodzi o te triki, haha. Tam olać to zbieranie tych punktów. Tutaj trzeba tak, jedziesz tu i robisz hopę. Jeszcze backflipa do tego. Jedziesz tu, robisz hopę. I znowu backflipa. I tu potem jakieś obroty. Dobre lądowanie. Razy 1,5. Co tu się dzieje? To teraz jedźmy tu. W ogóle mój monster track za słaby jest. No on tutaj nie przyspiesza. Tutaj nie zrobi żadnego hardkorowego skoku, moi drodzy. Czyli co? Musimy się skupić na tych hopkach głównie. Skokach różnych takich. A to daj sobie spokój z tym. Monster track. Spróbujemy tu wjechać. Zobaczyć, co się stanie. O, jest 5000, patrzcie na to. Łoho. I 5000 moje. Łoho. I 500. I tu też oczywiście różne jakieś tam ewolucje, cyk. Kurde. Podwójne Misty Flip, jakieś tam. Przewrót. Plus... Spoko. Okej, Misty Flip. I Misty Flip, dawaj Misty Flip. Wow, dobre lądowanie, plus milion. Teraz tutaj spróbujmy coś skoczyć. Wow, idealne lądowanie, cyk. Tam mamy znowu jakąś hopkę. Tak się tutaj zdobywa chyba punkty. Nie, no... Chyba nie, bo mam mało punktów.
Cyk, takie tutaj kombinacje alpejskie. Ja nie wiem, za to dostaję dużo punktów, czy nie? Tak powinienem chyba robić, bo ja widzę, że naprawdę, nie wiem, tak to wygląda. Wow, idealne lądowanie, cyk. No, dobre było akurat, strasznie. Ale 21 tysięcy, jak on tam 80 tysięcy zrobił? Na czym? Ale patrzcie, jakie tu się fantastyczne części wygrywa. Który ja jestem? 1800 coś tam. Ja pierdziu. Nie, ja muszę to lepiej pojechać. 21 tysięcy, stać mi na 30. To trzeba i zbierać te wszystkie rzeczy, jeszcze robić triki, jeszcze nie wiem co tam, zainstalować hydraulikę do samochodu i zrobić z niego lowridera, skakać na jednym kole, coś, kurczę, jakieś takie triki robić. Tu jakieś coś, o, już 91 punktów mamy. Trochę mi brakuje do 80 tysięcy. Niewiele tam, paru punktów. O, taki trik, przedriftowałem teraz, elegancko. Tutaj pojedziemy sobie, cyk. Tu zaraz hopę zrobimy fantastyczną. No jedź. I tutaj w powietrzu, cyk. Ale przedriftowałem. Przewrót i cyk, i idealne lądowanie, i kombinacja. Właśnie tutaj może za kombinację się też dostaje jakieś tam bonusy. I tu jakieś front flip, i idealne lądowanie. I przedriftowałem. Tu znowu na górę, tam przez pętlę jeszcze będzie trzeba przejechać. Kurczę, emocje sięgają zenitu, serce bije. O, tutaj dawajcie skok, rypniemy. Cyk, idealne lądowanie. I tu przewrót. Tutaj w bok jeszcze, cyk. Dobre lądowanie, bierz te punkty, co ty? Nie wiem, za wolny ten mój monster jest. Wasze monstery też takie wolne są? Cholera. I tutaj. Cyk. Wow. I tu, i gaz. I tu mamy znowu pętlę. Patrzcie na... Ojej, źle pojechałem chyba. Jak tu jechać na tą pętlę? O, się, i tutaj, trik. I elegancko, idealne lądowanie. 360. Tutaj, do wody. Ten samochód nie tonie, możemy po wodzie pływać. Ekstra. I już mam 7... Cholera, dopiero 7200. Jak oni to robią? Spróbujmy tutaj przewrót, obrót, jakiś tam, nie wiem, coś. Wow! 50 minut, sekund mi zostało. Tutaj obroty. Tutaj combo, cyk. No co, gdzie moje combo? Czemu nie dostałem punktu za to? Kombinację tą walnąłem taką, że szok. Co w ogóle złodzieje są jacyś. Cheaterzy. Tu ile punktów zdobywam, proszę bardzo. Jeszcze mi pewnie nie naliczają tego, złodzieje. I tutaj zrobimy hopę, patrzcie na to. Wow, i tu jakiś Misty, coś tam. Cyk, jakie lądowanko, elegancko. Bułka z masłem. Tu 500 na koniec. Ach, cholera, nie dali mi. 12 tysięcy, to prawie 80 tysięcy, no. Tak niedaleko brakuje. Ciężkie to jest. Arena Muscle Monster Trucku. No i co, i 3000 dostałem. No to... Jak oni to robią? Ja sobie popatrzę tam na YouTubie jakieś triki. Na to na pewno jakieś jeszcze mają jakieś sposoby. Aha, teraz będzie próba driftowa. Jakieś platyny. A tutaj który jestem? O kurde, lepiej nie wiedzieć. Nawet żadnego medalu nie mam. Tu mam chociaż brązowy, tak? Nie. A tu? Ranga. Cholera, wie o co tu chodzi. Ty, a może tutaj można z ekipą napierdzielać punkty razem? Jak myślicie? No nic, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.